trzecim odcinku Amiga Gameplay. Dzisiaj przedstawię wam grę pod tytułem Lazarus. Gra ta została wydana w 1995 roku przez firmę Ivy Dreams. Gra ta jest platformówką z odrobinką gry przygodowej. Także będziemy musieli troszkę tutaj pochodzić, pozgadywać i tak dalej. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tej gry? Jest to pierwsza z gier, którą grałem, której twórcy są Polacy. Pełni gra jest po polsku i tyle. Co do fabuły gry, na pewno możecie się dużo dowiedzieć z intra. Intro po prostu główny bohater chciał sobie zagrać tą grę, kupił ją, przyjechał do domu, spalił, a okazało się, że ekran go wciągnął. Na szczęście nas przy włączaniu tej gry nic nie wciąga, no chyba że sama gra nas wciągnie na długie godziny. Więc zaczynamy. Nagrywam, bo już długo nie nagrywałem. Za oknem pada deszcz, zaczyna grzmić. Mam nadzieję, że przez te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut burza się nie zbliży i nie będę musiał wyłączyć komputera, bo kto wtedy wróci film? Ale okej, czekamy aż gra się wczyta, ponieważ wiadomo, dyskietki długo się wczytują. A przynajmniej czasami. No okej, jak widzicie, 100% platformówki, zbieramy sobie kasę. Naszą podstawową bronią jest karabin. Wydaje mi się, że to jest AR-15, ponieważ strzela tylko strzałem pojedynczym. Nie można to sobie tutaj zmienić trybu broni. No i wita nas działko plazmowe, które możemy bardzo łatwo pominąć. Spadamy w dół, niszczymy pierwszych przeciwników, tak zwany przeze mnie pól, z którego nie wylatują pszczoły, tylko coś jakby muchy oraz roboty. Zawsze możemy nacisnąć sobie Enter, jeśli chcemy się dowiedzieć czegoś na temat danego przedmiotu, na przykład kwiatek. I główny bohater mówi nam, że po prostu taki kwiatek jest mu niepotrzebny. Kolejny przeciwnik, tym razem o wiele twardszy. A to nazywam zjawą, mimo tego, że jest to coś jakby mumia. A tutaj mamy taki sklepik jednorazowy. Wchodzimy i radzę tutaj kupić nożyce do drutu, ponieważ wszystkie inne rzeczy możemy znaleźć albo zdobywamy je następnym razem w grze gdzieś dalej. Wow. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego, co się dzieje na zewnątrz. Możemy także wybrać opcję może innym razem. Ale lepiej sobie od razu kupić nożyce i mieć spokój. Także, ale się rozpadało. Rozwalam kolejnych przeciwników. Jeśli będę musiał przerwać nagrywanie, to zabiję. Tutaj wpadamy po kasę, ała. Na górę na razie nie ma po co iść. Wpadamy w dół, ała. Muszę bardziej być ostrożny, muszę być bardziej ostrożny, bardziej po polsku muszę mówić. Muszę być bardziej polski. Okej. Ale jak się długo nie nagrywa takich projektów, a później się nagle nagra. Olol. Moment. Jest tu coś a la pauza. Moment. Naprawdę przepraszam, że w takim projekcie musiałem zrobić cięcie. Nie martwcie się, to będzie wszystko jeden odcinek. Ale się wystraszyłem. Myślałem, że mi okno wyrwie w pokoju. Taka zawierucha. Okej. Wkładamy tutaj kartę, Lazarus. Bo mam nadzieję, że tak masz na imię. Wow. Ale nie. Do windy. Mam nadzieję, że mnie słychać, ale mi się ręce trzęsą. Oj, nie trafiłem. No, dawaj. Oczywiście na wodę także musimy uważać, ponieważ uszkadzało na naszego bohatera. Być może nasz główny bohater się nie kąpał już dosyć długo.
i dlatego zadają to duże obrażenia. Tutaj mamy człowieka, któremu musimy pomóc, żeby przejść dalej. Jak mu pomagamy? Strzelamy w jego linkę. On spada na dół. Zaraz do tego podejdziemy. Podaje on nam tajemnicze hasło: zielone żabki wesoło re ho. A nasz główny bohater mówi, że uderzył się w głowę. Otóż, po co nam to hasło? Hasło jest nam potrzebne troszkę później. Dobra. Zjeżdżaj, zjeżdżaj, zjeżdżaj. Po co tu idę? Idę po to. Ponieważ przedmioty, które znaleźliśmy, nigdy nie znikają. To znaczy, jeśli wyłączycie gry, to znikną, prawda? No prawda. To ten odcinek tutaj na pewno będzie trochę dłuższy ze względu na pogodę. Schodzimy na... Nie, jeszcze nie schodzimy na dół. Pan pajączek niech sobie spadnie. Idziemy tutaj. Oraz jest to pierwszy odcinek, który jest nagrywany. Nie fanę. Chociaż mógłbym. Spróbuję następny odcinek, chociaż nie wiem, czy mój komputer to wytrzyma. Używamy teleportu i teleportujemy się dalej. Gdzie się teleportujemy? Odpowiedź brzmi... sklep. Bo muszę się napić. Póki jest cicho. No, okej. Sklep na szczęście nam nie znika. Możemy tutaj wchodzić tyle razy, ile chcemy, o ile jeszcze znajdziemy sobie teleport. Znajdują się tutaj takie dziury w ścianach, do których będziemy musieli prawdopodobnie wkładać przedmioty o odpowiednim kształcie. Niestety ja nie wiem, gdzie można dostać, co się stanie po włożeniu wszystkich, ponieważ nigdy tej gry nie przeszedłem. Tutaj możemy kupić sobie masę rzeczy. Flaszkę energii na miejscu, która podnosi nam o ileś tam procent liczbę zdrowia. Magazynek, którym możemy sobie chodzić. I gdy nagle zaczyna nam brakować amunicji, to możemy go użyć. Uzi, czyli nowa broń. Bilet na prom, nie wiem co to jest. I mapa, też nie wiem jak działa. No mapa jak mapa, pokazuje gdzie jesteśmy, gdzie możemy iść. Także chcę jeszcze dwa magazynki. Podziękował. I idziemy dalej. O, sala treningowa. Sala treningowa czytuje się o wiele szybciej, jest ona malutka, jak widzicie. Na dole są tym razem flaszeczki z zielonym płynem. Bierzemy je, naciskamy spację i latamy jetpackiem. Tutaj możemy się nauczyć latać jetpackiem. Wydaje się to później podczas gry chyba. Ale podczas gry zamiast znajdować takie buteleczki, znajdujemy skrzynki z napisem F. Także wracamy do sklepu. Jak widzicie, całe paliwo wylało się na... znaczy naszemu bohaterowi do spodni. Wracamy do świątyni. Pewnie myślicie, co teraz? Teraz pójdziemy na sam dół. A w jakim to celu? Zaraz się dowiecie. Szybka poprawa mikrofonu. I świątynio, witaj. Także znowu jesteśmy tutaj. Idziemy w dół, idziemy jeszcze w dół. Ul się niestety nie odnawia. Żaden przeciwnik się nie odnawia. No, nie. Mumie się odnawiają niestety. Takie kółeczka się odnawiają, nie wiem co to jest. Pająki się odnawiają. I są jeszcze jedni przeciwnicy, którzy się czasami odnawiają. I tutaj mamy jakiegoś kolesia, który został uwięziony. Pogadajmy z nim. Oj. Musimy szybko wyłączyć alarm, a właściwie bombę.
bo z alarmem to tam pinguś, ale bomba to jeden. Uważamy na wszystko, ale biegniemy jak najszybciej. Chciałem się upewnić, czy dobrze skaczę. Wszystko go niszczymy, albo olewamy go. Teraz niszczymy to. Aj, skaczę. Uważamy na wszystko, jak możemy. Tutaj przeciwnik. Wszystko go niszczymy. Biegniemy dalej, biegniemy dalej. Uważamy na pająki. Uważamy na kolce z ziemi. Podchodzimy do bomby. Uwaga. Nożyce, nożyce. Szybko, szybko. Jest. I wybieramy kolor zielony. Ponieważ taki był kolor, który podał nam ten człowiek, któremu uratowaliśmy wtedy życie. Który upadł na głowę. Pewnie go pamięta. Teraz wracamy troszkę z powrotem. Możemy wziąć sobie te pieniążki, ale troszkę później, bo mam mało życia. Wow, było blisko. Okej, okay. Tutaj mamy znaczek śmierci lub niebezpieczeństwa, cokolwiek on znaczy. Mnie się tutaj nigdy nic nie przytrafiło, jeśli chodzi o śmierć. No chyba, że te kolce. Okej, okay. Uruchamiamy przycisk. Pyk. I idziemy po nową broń. Dostajemy... No, ja to nazywam granatnik. Lub wyrzutnia takich malutkich rakietek. A tak właściwie to nie wiem, co to jest. Coś w tym stylu. Po co ja tu idę? Oj, przeciwnik się... Oj, ta broń jest też słaba potwornie. Tak właściwie w tej grze znalazłem tylko trzy bronie. Te dwie, które widzieliście. Au. Czyli ten karabin, który mieliśmy na początku. Później ta broń. Uzi, które można kupić w sklepie. Później jest jeszcze... broń w takiej jednej lokalizacji. Jednak ja jej nie pokażę z tego względu, że nie mam jak. Okej. Nie, zapomniałem. Nie tędy. Ale z taką ilością życia to ja sobie mogę. Musiał teraz uważać, jak nie wiem. Pająki są niezniszczalne. Jeszcze żyje. Ale już niedługo. Aj, lipa. Nagrywam to drugi raz, także... Myślałem, że pójdzie mi lepiej. Wasz ostatni odcinek usunął się. Znaczy ja go usunąłem przez swoją własną głupotę. Poczekam, aż ta kuleczka sobie spadnie. Mam czas. Nie wiem jak z waszym czasem, ale ja mam go mnóstwo. Nie tu. 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 Teraz idziemy w lewo, w lewo, w lewo. Cały czas w lewo. Uważamy pająki. I wskakujemy na windę. Trzeba uważać, żeby z niej nie spać, ponieważ ona już nigdy nie pojedzie w dół. Tylko raz tutaj pojedzie. I niszczy. Zły skok i śmierć. Także 100% uważności. Mamy klucz do tego więźnia. Uwaga. Jump. Game over. Nie takie były plany. Oj, nie, 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 nie. Żeby to było na tyle. No niestety w tamtych czasach nie było czegoś takiego jak zapis stanu gry. Więc jeśli chcemy sobie... Jeśli chcemy przejść tą grę, to musimy ją przejść w jeden dzień.
jedynie co mogę wam pokazać jeszcze, to czyli autorów. Możecie spróbować do nich napisać. Nie wiem, czy by coś to dało, ponieważ to już dobre 15 lat temu. Właściwie to już 16. Więc cóż ja mam powiedzieć? Gra jest naprawdę warta uwagi, mimo tego, mimo swojej trudności. Jak sami widzieliście. Mimo tego, że popełniałem bardzo głupie błędy. No i nie udało mi się wam pokazać niczego praktycznie. Właściwie to by było na tyle w tym odcinku Amiga Gameplay. Także zapraszam was na kolejny odcinek, który będzie już niedługo. Nie wiem kiedy. I to by było tyle. Żegnam się z wami.